Mieszkańcy Sosnowca też będą mieli swoją kartę. Prawdopodobnie już w połowie października oficjalnie ruszy program Sosnowieckiej Karty Miejskiej, która będzie uprawniała do korzystania ze zniżką z miejskich obiektów sportowych czy kulturalnych. Dokładną ofertę miasto przedstawi wkrótce, jednak już dziś zachęca do korzystania z karty. Jednocześnie też zachęcamy już, jesteśmy już po wstępnych rozmowach z przedsiębiorcami, z firmami, które też w ramach tej karty miejskiej będą udostępniały swoje rzeczy, swoje zniżki i to też ta oferta na bieżąco będzie się potem pojawiała już na stronie internetowej. Wciąż jeszcze nie do końca wiadomo, które obiekty będą włączone w program Sosnowieckiej Karty Miejskiej, ponieważ nadal trwają rozmowy w tej sprawie. Jak jednak udało nam się dowiedzieć, na pewno będą to te zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a z instytucji kulturalnych Teatr Zagłębia. Zniżka będzie obowiązywała na wszystkie spektakle Teatru Zagłębia, także wraz z tą kartą można przyjść i zakupić bilet na dowolny spektakl i będzie na niego obowiązywała zniżka. Oprócz tego planujemy jeszcze jedno duże wydarzenie na otwarcie tej karty, w momencie kiedy zostanie cała akcja kart miejskich zainicjowana i to będzie jeden spektakl za darmo, to znaczy będzie można sobie wybrać jeden ze spektakli Teatru Zagłębia. Wniosek o złożenie karty będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przez specjalną stronę internetową. Ta już powstała, a wkrótce pojawią się na niej kolejne informacje. Warunkiem posiadania karty jest zameldowanie w Sosnowcu lub rozliczanie podatku PIT w tamtejszym urzędzie. Mieszkańcy jeszcze nie wiedzą, że taki program wkrótce ruszy. Dla dzieci, tak? No tym bardziej, że mam trzech chłopaków. Jeden ćwiczy piłkę, drugi chciałby siłownie takie rzeczy. Typowo chodzi na basen, tak? Zimą jest ciężko z basenem, no bo wiadomo, jest droższe są bilety i tak dalej. No ale to wszystko dla dzieciaków, żeby było, nie? No zależy, jakie to by były oferty, ale no raczej kina, no. To najbardziej z kina, no. Właśnie do kina, do teatru. Dokładny termin uruchomienia programu zostanie podany niebawem, jednak wstępna data to 10 października.